mamy napis odnośnie usług, ile co kosztuje. Mamy porządny sprzęt, który spawa nie drzewkę, aluminium, wszystko. Będziecie mogli zobaczyć właściciela firmy VTS, pana Jarosława Lubowieckiego, jak spawa właśnie aluminium. Powiem szczerze, że nie lada wyczyn. Pamiętam to jeszcze z dawnych lat, jak się jeździło motocyklami, półki od zegarów, dura aluminiowe pękały i trzeba było je właśnie spawać. Tu mamy przygotowaną powierzchnię, bo zrobiła nam się dziurka w dolocie i teraz po prostu pospawamy to ładnie. Dobra, jedziemy? Tak. Tu mamy myjkę ultradźwiękową jeszcze. Można zobaczyć, jak powstają dziury ozonowe. Fajnie już to wygląda. Oczywiście to będzie jeszcze ładnie zaszlifowane. Także jest, jest naprawdę mega. Bo tu nie ma, no nie? Tu nie trzeba tej zalewać. Nie. Tak coś mogę ci wypełnić już. No jak byś mógł? Żeby tak dla pewności, wiesz Jarku, żeby to nam nie puściło. Doszliśmy do wniosku, że tutaj też mamy takie delikatne zagłębienia i jednak spróbujemy to też. Jak widać, sprzęt dość mocny. Widzimy, jakie przewody grube idą. Dobra, ja skończę się na temat tej myjki ultradźwiękowej. Myjka, której możemy wyczyścić, powiedzmy, turbosprężarki, wtryski i tak dalej. Wkładamy tutaj po prostu i ultradźwiękami czyścimy. Sprzęt dość potężny. Chłodzenie. Trochę mniejszą. I tu wyszło elegancko. Szlifujemy, tak? Tak. A czy to jest te włosy murzyna? Nie. No są takie, wiesz, włosy murzyna do lakieru, kurde, no. Nie. To jest akurat do korozji. Aha. Ale zmienię na jakieś listki do... No. Do aluminium. Idziemy na zewnątrz, zobaczymy, jak idzie im tam robota z naklejką. Idę zobaczyć, jak zepsuli naklejkę. Znaczy, no nie zepsułem, ale... No, próbuję to odratować. No, dość fajnie to wyszło, także nie ma co tam się przejmować. Dobra, na razie weszę, odłóż i chodź mi pomóż, bo... A czemu ja mam się pomóc? Mam sobie rację. Kolorujemy? Nie chyba. No Jarek, to, ale odświeżyć tylko mogę ci to. No ale to ile to zejdzie? Chwila.